Pod Szczecinem jest tajemnicza przestrzeń, w której śpi najprawdziwszy gryf. Przynajmniej tak jest w książce Wojciecha Burgera. A gdyby tak zacząć kopać? Jak zaczną wiercić dziury, to będziemy mieli tutaj Klondike, czyli będzie gorączka złota. To do Szczecina przyjedzie masę turystów i będzie głośno o tym. W Klondike nie ma już złota, każdy pamięta jeszcze, że było. Chcieliśmy z Wojtkiem, z autorem, żeby książka po prostu była świetną rozrywką, żeby mówiła coś o Szczecinie i jednocześnie pokazywała, że jest to miasto po prostu mocno zakorzenione europejsko. Na spotkaniu z pisarzem, w którego najnowszej książce Ostatni z Bogów, drogi wszystkich teorii spiskowych, od tych o Jezusie po te o kosmitach, prowadzą do Szczecina, nie zabrakło czytelników, którzy dopiero zamierzają zasiąść do lektury. Będą czytane, dowiedziałam się gdzieś tam z internetu, że takie spotkanie jest z autorem, który pisze o Szczecinie. Wgłębiam się w historię, wgłębiam się w to, co jest tajemnicze, co jest nie tylko polskie, tożsamość Szczecina i wszystko, co z tym związane. I mam nadzieję, że w części moją ciekawość obie te książki zaspokoją, a już wiem, że autor ma dar pisania, bo już to zdążyłam zauważyć. Pięknie mówi, fajnie pisze, więc mam nadzieję, że będzie to wspaniała przygoda. Byli też tacy, którzy dobrze znają powieść szczecińskiego autora. Cieszę się, że w końcu ktoś zauważył nasze miasto i próbuje rozpropagować to miasto. Skąd jednak pomysł, by Szczecin stał się centrum międzynarodowego spisku? Niektóre rzeczy zostały dopasowane, niektóre jakby zrodziły się same, nawet nie wiem, jak to się poukładało, a niektóre okazało się, że one istnieją. Ja po prostu tylko dopisałem do tych istniejących rzeczy legendę. Jest to fajna powieść, która mówi o mieście i która eksploatuje jego naturalne walory, układy ulic, jego historię, czasami troszeczkę taką nagiętą przez autora do innych realiów, ale taką, która ma po prostu miastem zaciekawić.